Nie rzucać się na głęboką wodę na pewno, powoli odkrywać poszczególne na przykład profile na Instagramie, zacząć słuchać różnych ludzi yy, z branży, zacząć czytać. Taka też była moja droga. Gdzieś tam yy, jeden taki mały zaczep, od którego to się wszystko zaczęło. Specjalnie sobie przed podcastem mogłem spać do tej 10, 9, a stwierdziłem, że wyjdę sobie o tej 9 na rowerek, dotlenię się trochę, sobie oczyszczę głowę przed podcastem, przemyślę sobie pewne sprawy, i no nawet teraz mogę powiedzieć, że na pewno lepiej mi się rozmawia, gdyż gdyby, niż gdybym wstał powiedzmy 20 minut temu i na takim totalnym nieogarze siadał i rozmawiał tutaj, nie? I jeszcze z, tą, z tymi napojami słodzynymi ja bym dodał, że wystarczy sobie policzyć. Powiedzmy, jeśli na jeden dzień odpalamy sobie kolkę dwulitrową i pijemy ją przez cały dzień, no to dostarczamy te kilkaset, nie pamiętam dokładnie ile to, ale to będzie chyba 600-800 kalorii, zależy tam od napoju, jeśli to będzie kola. Yy, I policzmy sobie, ile to jest procent naszego zapotrzebowania kalorii w ciągu dnia. Kolejny odcinek podcastu. I dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Narbut. I na początek, jakbyś mógł powiedzieć, kim jesteś i też czym się zajmujesz. A więc cześć wszystkim, jestem Mateusz. Na co dzień pracuję jako instruktor na siłowni. Jestem również trenerem i trenerem online. Okej, okay. Mati. Zaprosiłem Cię tutaj, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak być fit i nie zwariować. Myślę, że dosyć prosty temat. To jest też Twój pierwszy gdzieś. Podcast, pierwsze takie wystąpienie publiczne, dłużej sobie tutaj porozmawiamy. Mam nadzieję, że fajnie to wyjdzie, wyjdzie z tego fajna rozmowa, i też słuchacze będą mogli wynieść z tego coś dla siebie, czyli też wprowadzić takie proste nawyki, proste zasady, takie reguły do swojego życia, które właśnie nie będą sprawiały ludziom dużo problemów, a są proste i da dają naprawdę ogromne rezultaty tak jest, no. Dobra. To może zacznijmy od tego, co ty byś na początek, jako osoba powiedzmy początkująca, która dopiero. albo nie, może inaczej, co byś radził osobie, która jest początkująca, która dopiero wchodzi w ten świat fitnessu, co byś jej powiedział, żeby zrobiła na sam początek. No to załóżmy, że jest to osoba, która nigdy nie miała wcześniej jakby do czynienia z tym fit światem. Nie ma nie za zagadnień treningowych, dietetycznych. To przede wszystkim bym polecił zacząć się w tym kształcić. Na spokojnie, wejść to, wejść w tą bańkę, nie rzucać się na głęboką wodę na pewno. Powoli odkrywać poszczególne na przykład profile na Instagramie, zacząć słuchać różnych ludzi, z branży, zacząć czytać. Taka też była moja droga, gdzieś tam jeden taki mały zaczep, od którego to się wszystko zaczęło. No, i edukować ci po prostu. Właśnie chciałem tak o to zapytać. Jak zacząłeś mówić, to taka lampka mi się znowu zapaliła. To, co mówiliśmy przed nagraniem, że taka lampka błysła. I chciałem zapytać, właśnie jakie były twoje początki? Jak w ogóle skąd się zrodził u ciebie taki. Taka zajawka na to wszystko, bo na pewno jakoś to się musiało zacząć. Nie? To nie było nagle tak, że wstałeś sobie i nagle zacząłeś zgłębiać tą, tą wiedzę. Tylko to musiał być taki jakiś klik, jakaś sytuacja, czy to życiowa, czy, czy jakakolwiek, że zdecydowałeś się właśnie wejść na tą ścieżkę i na tej ścieżce jesteś teraz. Tak jest. Myślę, że zaczęło to się już od dzieciństwa, bo jakoś z takim ogólnym sportem miałem do czynienia już od dzieciaka przeszedłem praktycznie przez wszystkie dziedziny sportu, bo była to i piłka i basen, i karate nawet gdzieś tam zaczepiłem o bilard nawet boks, na karate chodziłem bodajże najdłużej, bo były to chyba 3 czy 4 lata, potem był tak to było w podstawówce, tak samo jak basen który był w podstawówce też około myślę 2-3 lata i dopiero powiedzmy 7-8 klasa w ogóle usłyszałem o siłowni usłyszałem o tym, że po prostu można trenować bardziej siłow, w siłowy sposób Zacząłem jakieś tam poszczególne kanały na YouTube, to pewnie to był jakiś warszawski koks, jakieś takie osoby bardziej popularne, bardziej nie tyle co merytorycznie, co bardziej rozrywkowo. W ósmej klasie zdecydowałem się pierwszy raz pójść na siłownię. To nie pamiętam, byłem chyba z kolegą, kupiliśmy po prostu jednorazowe wejście na takiej miejskiej siłowni na Osirze. To było tam 20 czy 30 zł za wyjściówkę. No i weźmy tacy zieloni, całkowicie nie wiadomo co robić, dookoła pełno karków. No to co trzeba zrobić? Trzeba zrobić obwód, nie? No to lecimy bieżnia, potem jakiś rowerek, potem każda maszyna po kolei, potem wchodzimy na ławę, e, zakładamy tam powiedzmy, nie wiem, 40 kg. Ja to, chyba mnie to przydusiło, czy tam kolega, była jakaś taka sytuacja. E, no i na tej wizycie skończyło po miesiącu znowu. Kupiłem już wtedy chyba sam. Jednorazowe wejście i tak samo. Obwodówka, całkowicie nie wiedziałem co robić. No i potem znowu, po miesiącu, stwierdziłem, że kupię karnet i już zacznę chodzić tak regularnie. Wtedy jeszcze chodziłem do szkoły, więc chodziłem po szkole, ale to nie wykonywałem treningów siłowych, tylko treningi cardio. Przychodziłem bez sensu na 20-30 minut na rowerku i wracałem do chaty. Mhm. No i wtedy okay. już. No, no, no. Nie może dochodzić spokojnie. I wtedy już w liceum, jak już dostaliśmy dostęp do siłowni, jakby po prostu szkolnej za darmo, wtedy już zacząłem trenować stricte siłowo, zacząłem się edukować i po prostu wszystko już popłynęło. Okej, okay. powiedz jeszcze słuchaczom, z którego rocznika ty jesteś? Ja jestem 04 cztery Jesteś drugą osobą, tak, na tym podcaście, a to już jest 92 odcinek, i dopiero jest druga osoba, która jest ode mnie młodsza. Także tutaj <grytanie> 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 myślę, że takie wyróżnienie dla Ciebie, a ja też chciałem Cię właśnie zaprosić, bo złapaliśmy ten kontakt, złapaliśmy powiedzmy ten taki vibe, też wymienialiśmy się doświadczenia, doświadczeniami z kursu Global Sport Academy, więc, więc tutaj ten kontakt taki fajny złapaliśmy i chciałem właśnie tutaj Cię zaprosić i porozmawiać myślę na takie dosyć proste tematy, ale znowu, te proste tematy dla niektórych mogą wydawać się trudne, skomplikowane, a no, tak nie jest. Mówmy się, bo to są znowu podstawy, które dadzą nam najwięcej. To prawda. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że my jesteśmy w tej bańce, w której to jest wszystko oczywiste, wiadome, a jest i ta bańka stanowi powiedzmy 1 czy pół populacji, a reszta o tyle, ile nawet nie ma o tym pojęcia, co może tylko słyszało niektóre zagadnienia, nie? Tak, 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 tak. To zdecydowanie. Dobra. To powiedziałeś już o tym, żeby wejść w to głębiej. Czyli jak, jakbyś to radził osobie początkującej, czyli wejść w to głębiej, zacząć czytać, zacząć się edukować, ale teoria teorią. A jednak chciałbym zacząć od praktyki, bo taka osoba dobra, co z tego, że ona będzie czytać, jak ona nie będzie tego wdrażać w życie? To od czego w takim razie zacząć? Okej, okay, no to przede wszystkim ja bym polecił takiej osobie robić cokolwiek. To, że ona przeczyta, nie wiem, post o zaawansowanych metodach treningowych, no to nijak się ma do tego, kiedy ona nawet nie zaczęła chodzić na siłownię. Więc radziłbym powiedzmy pójść na tą siłownię, nawet wygłupić się najgorzej, zrobić cokolwiek, wejść na maszynę, zrobić jedno, dwa powtórzenia, wrócić do chaty, przemyśleć sobie, OK. Pierwszy raz się przełamałem, lecę drugi raz. Zajść drugi raz, lecimy teraz dwie maszyny, trzy. A na koniec powiedzmy pięć minut na rowerku. Znowu wrócić do domu, przemyśleć sobie, już powoli, wiesz, zaadaptować się do tego, co się dzieje na tej siłowni. Hmm. I potem znowu pójść, ale już na przykład zrobić coś z głową. Wziąć za tym razem nie za maszynę, złapać hantla, wykonać jakieś podstawowe ćwiczenia. Jeśli nie uda ci się spoko, na siłowni jest pełno takich osób początkujących, a nawet jest sporo trenerów, którzy chętnie pomogą, no nie? Więc przede wszystkim przełamać się i zrobić cokolwiek. Tak samo bym złapał temat diety. To, że ty przeczytasz tam, nie wiem, post o no o diecie, powiedzmy, złapmy tu keto, nie? <grym> <grym> Ulubione nasze keto. To, że Ty przeczytasz Postno po Keto, jakie ona jest cudowne, to nie, nie znaczy, ty, że, że musisz zmieniać cały swój model żywieniowy na Keto. Wystarczy, że wdrożysz jakieś podstawowe zasady ogólne zdrowego żywienia. Czyli nie wiem, wybierzesz zamiast chipsów, zjesz kurde, nie wiem, zrobisz jakiś pełnowartościowy obiad, nie? No tak, to zdecydowanie tutaj mogę się podpisać, żeby zrobić cokolwiek zrobić ten pierwszy krok i zobaczyć, że to naprawdę nie jest takie trudne, nie? Nawet wyjść sobie na taki półgodzinny spacer i zobaczyć potem, jak się czujemy. Okej, okay, na początku prawdopodobnie będzie zmęczenie, ale to, co ja zauważyłem, kiedy zacząłem tak powiedzmy spacerować, nie wiem, to było 3-4 lata temu tak regularnie, że codziennie te 10-12 tysięcy kroków robię bez problemu, to zauważyłem, że dużo się lepiej czuję, Mój mózg też dużo lepiej funkcjonuje. To, to, jest też to, co ja zauważyłem, kiedy jeszcze biegałem rano na czczo i później zabierałem się po tym bieganiu za naukę, za naukę angielskiego. To zauważyłem, że po takim bieganiu dużo lepiej wchodzą mi te słówka, te zdania, czasy i tak dalej, nie? Czyli tutaj znowu te dotlenienie tego mózgu, takie w cudzysłowie odżywienie go, naprawdę może przynieść benefity, nie tylko mieć, powiedzmy sylwetkowo zdrowotne, no ale to też wpływa na nasze takie funkcjonowanie mózgu. Nie no, oczywiście, ja powiedzmy nawet dzisiejszy przykład, specjalnie sobie przed podcastem mogłem spać do tej dziesiątej, a stwierdziłem, że wyjdę sobie o tej dziewiątej na rowerek, dotlenię się trochę, sobie oczyszczę głowę przed podcastem, przemyślę sobie pewne sprawy i no, nawet teraz mogę powiedzieć, że na pewno lepiej mi się rozmawia, Gdyż gdyby, niż gdybym wstał powiedzmy 20 minut temu i na takim totalnym nieogarze siadał i rozmawiał tutaj, nie? Mm -hmm. Wiesz co? Ja zawsze lubiłem tak powtarzać i mówić ludziom, że róbcie to, co mówię, a nie tak jak, tak jak robię, bo u mnie to nie zawsze wygląda tak perfekcyjnie, to jak, bym na, to jak na przykład mówię w podcastach czy przekazuję na Instagramie, w infografikach czy na story, ale ostatnio Nauczyłem się, w sensie też mam taką możliwość, w końcu kłaść się i wstawać o, o regularnych porach, bo nie zawsze wyglądało to tak fajnie, bo czy to jechałem do dziewczyny i wracałem późnym wieczorem i ten rytm dobowy już był troszeczkę zaburzony, co wpływało już powiedzmy na następne dni, co przekładało się też na, na energię w ciągu dnia i takie też samopoczucie, gorszą regenerację, gorsze treningi, no i to tak się wie, że zapętlało. W momencie, kiedy od dwóch, trzech tygodni już tych nocech nie zarybam, a staram się jej ten czas poświęcić tak w ciągu dnia, to zauważyłem, że mam dużo więcej energii. Nie muszę już robić sobie drzemek. Nie mam wieś, takich nagle po posiłku, że o, zjadłem i muszę się położyć. Nie? Już czegoś takiego totalnie nie mam. I wydaje mi się, że to jest właśnie główna rzecz, która na to wpłynęła. I ja bym w ogóle chciał zacząć od tematu snu. Bo, okej, okay, dieta, dietą, o aktywności też myślę sobie jeszcze porozmawiamy. Czyli co można zrobić, żeby być fit, a nie zwariować. Ale sen. Sen to jest naprawdę podstawa. I uwierzcie mi, tak jak nagrywałem serię, pewnie też słuchałeś tej serii, odnośnie zdrowego stylu życia. Czyli sen, dieta, aktywność i zdrowie psychiczne. To jednak jakbym miał wybierać z tego koła, które oddziałuje, oddziałowuje na siebie, to jednak wybrałbym sen. Bo dobry sen to więc większy poziom energii, lepsze samopoczucie, lepsza kontrola łachnienia, mniej się denerwujemy, mniej się wkurzamy. I w ogóle to wszystko naprawdę nabiera wtedy kształtów, nie? Tak jest. Jeszcze zanim zaczniemy o śnie, ja Ci powiem o tym, o tym właśnie, co powiedziałeś, żeby robić to, co mówię, nie to, co robię. No, oczywiście się 100% zgodzę, bo to, że my sobie stawimy pościg na Instagrama, że. Trzeba trzymać zdrową Michę. To nie znaczy, że ja nie lubię sobie zamówić dużej peperoni i zjeść ją jednego wieczoru. Przede wszystkim liczy się balans, ale no ogólnie to, co gusimy, no to są takie podstawy, wiadomo, nie. I przechodząc do snu, myślę, że ciekawym przypadkiem jest moja sytuacja aktualna, ponieważ mam pracę na różne zmiany i czasem zdarza się, że wrócę do domu na przykład o 22.00 około 45, gdzie do tej pory o 22.00 to już byłem w łóżku, no nie. Więc w tym przypadku jest to takie odgórnie założone, że no, nie uda mi się o tej stałej godzinie położyć się spać, ale to nie stanowi problemu, żeby przespać jednak te mimo wszystko 8 godzin. Więc um, wymówki można łatwo znaleźć w tym przypadku, ale jednak jeśli spriorytetyzujemy to, no to myślę, że wszystko jest do ogarnięcia. Mhm. Dobra, czyli jak mamy już sen to chcę, żeby to też słuchacze tutaj już zapamiętali sobie. To jest teraz ważna tutaj kwestia i takie ważne powiedzmy 5-10 minut, które chcemy tutaj przegadać. Czyli pierwsza sprawa to regularne pory snu. Nawet w weekendy, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość. Bo często się zdarza właśnie tak, tym bardziej jak osoby chodzą do szkoły, czy mają pracę tylko od poniedziałku do piątku. Wstają powiedzmy o tej siódmej, na 8 idą do tej szkoły pracy. W weekendy zazwyczaj Idą spać później i też wstają później. I znowu ten zegar biologiczny jest totalnie rozwalony. I to nic dziwnego, że w poniedziałek znowu im jest ciężej wstać. Ciężej jest im jest się przestawić na te pory, w których wstawają od poniedziałku do piątku. I znowu ten weekend jest rozregulowany. To jest naprawdę chyba najgorsza rzecz, jaką można sobie zrobić, bo już wiesz. Pomijam kwestię też higieny snu, o której sobie też za chwilę na pewno pogadamy i poruszymy te, te sprawy, ale zadbajmy o tą regularność tych pór snu. Okej, okay, to nie musi wiecie być do, do, co do minuty, bo też nie popadajmy w żadne skrajności, bo żadna skrajność w jedną czy drugą stronę nie jest dobra. Jeżeli zdarzy się tak, że pół godziny w tą czy w tą, to jakoś mega się nic nie stanie, nie? Ale pilnujmy tych godzin, Pilujmy tych regularnych pór. Zgodzę się całkowicie. I w tym przypadku ja bym również zastosował takie coś jak widełki. Czyli nie ustalamy sobie, że idziemy spać, powiedzmy, nie wiem, 22.05, tylko powiedzmy, kładę się spać o godzinie 21.45 do godziny 22.15. No i tak samo ze wstaniem powiedzmy, o tej 22 do 6.00 rano. No i znowu nie musimy wstawać równo o 6.00, tylko możemy wstać sobie albo o 5.50, albo pospać sobie do 6.10 czy 6.15. I jakby wynosząc z tego średnią, i tak będziemy mieli te około 8 godzin snu, a nie oszalejemy na tym punkcie, że my się obudziliśmy 10 minut później czy wcześniej, no nie. Mhm. To, co ja jeszcze zauważyłem, i mogę tutaj powiedzieć słuchaczom, że jak od tych dwóch, trzech tygodni już mniej więcej, mam te regularne pory snu, to ja dosłownie się budzę 5-10 minut przed budzikiem. Dosłownie. I to już zauważasz teraz to, że te ciało już jest przyzwyczajone do tego, kiedy się kładzie spać i nie mam też problemów z zaśnięciem i też nie mam problemów ze wstaniem, bo mówię, budzę się 5-10 minut przed budzikiem i okej, okay, czasem mogę być zaspany, nie? bo ja też mam dosyć intensywny gdzieś um, taki natłok tych wszystkich obowiązków, to no nie jest tak, że ja wstaję sobie o, o tak i mi się od razu wszystko chce, umówmy się mało osób tak ma mm, ale jednak, wiesz, budzę się przed tym budzikiem i to już mi pokazuje że ciało już Załapało, że chodzi, na przykład, chodzę spać 21, 30, 22, i wstaję sobie o tej piątej No ja mam dość podobnie, na przykład, jak, jeśli kładę się już spać o tej, powiedzmy, około 23, w tym przypadku, to już mam tak, że około 22, 30, już jestem delikatnie przymulony, zaczyna się jakieś ziewanie, takie bardziej senność, i już po prostu organizm wie, że zaraz czas kłaść się spać. I tak samo z budzikiem, mam, mam dokładnie tak samo, jeśli mam, powiedzmy, budzik o tej. Siódmej około, bo tak się mniej więcej budzę, to już sam zauważam, że wstaje mniej więcej tam szósta, szósta pięćdziesiąt, szósta szósta tak dosłownie minutę, dwie przed budzikiem, więc to pokazuje, jak ten organizm się do tego adaptuje i że nawet potem można zrezygnować z budzika, bo będziemy z automatu się tak budzili zgodnie z właśnie z naszym rytmem dobowym. Mhm. Mm Okej, okay. to o rytmie dobowym i o tej regularności snu mamy już, myślę, temat zamknięty. I teraz. Chciałbym, żebyśmy tak po kolei powymieniali się aspektami higieny snu. Ja zacznę myślę od kofeiny, czyli coś, co dużo ludzi myślę tak, wiesz, przyjmuje i trochę czasem robi to w nadmiarze, bo mamy teraz, wiesz, energetyki, mamy różne przedtreningówki, tym bardziej jeśli osoby gdzieś y, trenują. I fajnie jest odłożyć tą kofeinę i też... Tutaj trzeba uważać na produkty, które są bogate w tą kofeinę, jak gorzka czekolada, czy napoje typu Pepsi czy Cola, bo tam też tę kofeinę znajdziemy. A trzeba pamiętać o tym, że kofeina ma swoje półtrwanie. Czyli w momencie, jeżeli my przyjmiemy 200 mg kofeiny o godzinie 12, to o godzinie 18 czy nawet 20, my cały czas 100 mg kofeiny mamy w organizmie. A to jest cały czas mega, mega dużo. I to nas pobudza. I fajnie jest ograniczyć sobie te spożycie kofeiny tak mniej więcej 8-6 godzin przed snem. Ale tutaj znowu, to jest kwestia dosyć indywidualna. Bo ja na przykład już kawy po godzinie 12 nie piję. Mam taką zasadę, że naprawdę już tego nie ruszam i też wtedy energetyków nie ruszam. Bo ja wiem, że jestem dosyć podatny na duże ilości kofeiny. Jeżeli wiesz, tam zjem sobie pasek gorzkiej czekolady o godzinie 16, to się jeszcze jakoś mega nic nie stanie ale gdybym ten sam pasek czekolady zjadł o godzinie 20, to prawdopodobnie przełożyłoby się na to, że albo nie mógłbym zasnąć, albo jakość tego snu byłaby po prostu gorsza, nie? Dlatego tutaj kwestia indywidualności, <głos》> w ogóle kwestia indywidualności i balans to, to jest coś, co uwielbiam w naszym świecie i zawsze będę to powtarzał. Ale tak, jeśli chodzi o kofeinę, żeby już zamknąć ten temat, uważajmy na nią, nie przesadzajmy i na te Naprawdę, 8 godzin przed snem już nie ruszajmy kawy, nie ruszajmy energetyków. Jeżeli ciągniemy sobie po 2-3 kostki czekolady, to się nic nie stanie. Tylko znowu, nie róbmy tego podczas kolacji, nie róbmy tego na pół godziny przed snem, tylko już ograniczmy to na mniej więcej 3-4 godziny. No tak jest, ja kojarzę, że było takie badanie, gdzie już nawet o 11.00 podana kofeina zaburzała ten sen mniej więcej o godzinie 22.00, więc no, te widełki są bardzo duże. I jeszcze z własnego doświadczenia powiem, że naprawdę serce mi się kraja, jak to, co widzę na siłowni. Wieczorami głównie, gdy powiedzmy o tej godzinie 18.20 przychodzi ktoś na siłownię i bierze z recepcji sobie szota przy treningówkę. No i wali takie, powiedzmy, nie wiem, 200. 400 mg kofeiny o godzinie 18-20. No i po prostu aż chce się podejść do tego człowieka i wytłumaczyć, że no będzie to miało ogromny wpływ i prawdopodobnie ta noc, o ile nie będzie nie przespana, to będzie przespana bardzo, bardzo źle i na pewno wpłynie na regenerację. Tak samo jest z 0 Zero, czy, znaczy z Colou Colo Zero, z Pepsi. Często mamy takie Skłonności wypijania, powiedzmy, na przykład całej butelki litrowej do kolacji, bo no nie oszukujmy się, nie jest to jakiś wyczyn, wypić tego taką kolkę do kolacji, a ponownie dostarczamy tą kofeinę, i mimo, że nawet nieświadomie, no to i tak będzie to przekładało się po prostu na naszą regenerację i nasz sen. To zdecydowanie. Dobra, to teraz jeden punkt od Ciebie, jaki Ty możesz tutaj dodać odnośnie jakości tego snu, żeby zadbać o tą higienę? No to ja myślę, żebym podstawił na całkowitą podstawę według mnie, czyli odłożenie sobie telefonu na godzinę przed snem. po prostu. Myślę, że nie jest to żadna innowacja. Odkładamy go, blokujemy, ustawiamy sobie tryb nie przeszkadzam, podłączamy do ładowania i odkładamy, a najlepiej to w ogóle odłożyć go sobie do innego pomieszczenia, żeby nas nie kusiło, żeby nie stymulować się tym światłem niebieskim i wtedy na tą godzinę przed snem łapiemy sobie nie wiem, książkę, robimy sobie ćwiczenia oddechowe, cokolwiek, byle tylko nie korzystać z tego telefonu, bo no jest to najłatwiejsza, najłatwiejsza stymulacja, jaką możemy doznać przed snem, a jednocześnie jedna z najbardziej wpływających na pogorszenie tej jakości. Mhm. Odnośnie tego światła niebieskiego, no też trzeba pamiętać o innych urządzeniach, co, nie? czyli komputer, czy, czy, tele, czy telewizor, czy też inne takie wiesz, światła, które właśnie pobudzają. Ale właśnie odnośnie tego pobudzania to ostatnio ktoś wrzucił właśnie na Instagrama, nie wiem, czy to czasem Michał Undra nie był, rzucił takie ciekawe badanie właśnie odnośnie tego korzystania z telefonu przed snem. I nawet nie tyle, co światło niebieskie może zaburzać tą produkcję melatoniny, ale właśnie gorzej nawet od tego przychodzące powiadomienia, czy nawet jakieś, wiesz, czytanie komentarzy albo jakieś w ogóle czytanie jakiś dram w internecie, to bardziej nas jeszcze pobudza do tego, i mamy te problemy ze snem, nie? Czyli to też jest też, pokazuje ci, że nie tylko to światło niebieskie, ale też znowu te powiadomienia. A to jak znowu się razem połączy, to da taki efekt naprawdę boom kosmiczny, że może zaśniesz, może nie. To jest takie 50-50. Ale znowu, ta jakość snu będzie mega zaburzona. Absolutnie. I tak samo jeszcze bym dodał na przykład przeglądanie newsów wieczorem. Bo sam się złapałem, że na przykład o 20 sobie łapię telefon, czy tam jakieś wiadomości ze świata i weźmy temat wojny w Ukrainie, nagle wiesz, jest newsik, że coś tam się stało bardzo takiego głośnego, bardzo złego, no i znowu kładziesz się spać i myślisz o tym i przez godzinę nie możesz zasnąć, bo jesteś już tak maksymalnie przestymulowany tym jednym bodźcem, że po prostu cały czas krąży to po twojej głowie, no, i po prostu myślę, że łatwo, łatwo tego uniknąć, po prostu odkładając ten telefon i nie, nie czytając takich rzeczy po prostu. Okej, okay, dobra. To teraz to mamy tak. Mamy kofeinę, mamy światło niebieskie to ja jeszcze powiem tutaj o zasadzie trzy razy C, którą wymyśliła Daria Łukowska. Ja jestem w ogóle teraz już na samym końcu, trochę mi zeszło czytanie tej jej książki, ale czytam sobie tak przynajmniej te 5-10 minut też właśnie przed snem, tyle ile mogę, żeby podtrzymać ten nawyk tego czytania. Wiadomo, też nie robię tego codziennie, bo mam tysiąc różnych rzeczy na głowie, ale staram się właśnie też przed snem to, co mówiłeś, wyciszyć a nie jeszcze bodźcować kolejnymi rzeczami, czy to na telefonie, czy w ogóle takie robić rzeczy bardzo pobudzające naszą głowę, nasz układ nerwowy. I powiem właśnie o zasadzie 3 razy C, która sprowadza się do tego, że w pokoju ma być cicho, ciemno, chłodno. Cicho? No to wiadomo. Nie mają nas, nie mają do nas docierać żadne dźwięki, czy to z ulicy, czy to z domu, żeby w tym, Pokoju, czy w naszej sypialni naprawdę było stosunkowo cicho? A jak nie, to kupić sobie po prostu stopery do uszu. Kolejne C, czyli ciemno. Fajnie jest tutaj skorzystać z Rolet. A jeżeli nie mamy do tego dostępu, to skorzystać z opaski na oczy. Aczkolwiek to musi być też kwestia indywidualna, bo ja sobie coś takiego zakupiłem, ale u mnie się to totalnie jedno nie sprawdza. Nie? I nie wiem czy to jest wiesz, w zależności od tego jak dana opaska jest dopasowana pod ciebie. Myślę, że prawdopodobnie tak. No i też z jakiego materiału jest wykonana, nie? Bo akurat no ta moja, umówmy się, nie jest trafiona i ja w niej po prostu nie mogę zasnąć. Nawet jak męczyłem się przez dwa tygodnie, żeby się do niej zaadaptować, to nie jest kompletny dla mnie, nie? Więc to jest taka kolejna rzecz. No i oczywiście musi być chłodno. Nasze ciało najlepiej regeneruje się w temperaturze od 16 do 19 stopni, coś takiego. I lepiej jest, żeby ta temperatura nawet była niższa w pokoju, a my się potem przykryjemy tą kołdrą, czy założymy, nie wiem, jakąś dodatkową koszulkę czy spodenki, ale nie żebyśmy my się dusili w tej sypialni. Bo wtedy, nawet jeżeli zaśniemy, to znowu ta jakość snu jest gorsza. No dokładnie, a jeszcze nie że tak jak będziemy się w nocy wybudzać, żeby to kołdry zdejmować z siebie, nie? To zdecydowanie. Dobra, czy możemy coś jeszcze, Mateusz, do, do higieny snu tutaj m, dorzucić? Ja bym jeszcze dorzucił coś na temat samej medytacji, ewentualnie ćwiczeń oddechowych. Że, no właśnie, skoro wieczorem nie szukamy stymulacji, a wyciszenia, no to możemy sobie tym pomóc, na przykład ćwiczeniami oddechowymi, box briefing. Bodaj, że jest jeszcze technika, 4, 3, 5, coś takiego było, nie pamiętam dokładnie tych, że po prostu bierzemy wdech, zatrzymujemy i te ilość sekund wydychamy. Ewentualnie jakieś medytacje, medytacje może być prowadzone, mindfulness, chociaż myślę, że bardziej tutaj klasyczna medytacja, kiedy sobie kładziemy się, oddychamy powoli, obserwujemy te myśli. Nie wiem, czy bym szukał medy medytacji prowadzonych, bo jednak to jest te gadanie. Ale to myślę, że kwestia indywidualna, jak to woli, jeśli to komuś pomaga, no to oczywiście należy to stosować. Mm -hmm. Coś miałem powiedzieć jeszcze na temat, ale teraz tak mi wyleciało z głowy. Ale myślę, że kwestię snu byśmy już mieli załatwioną, czyli nie patrzmy tylko przez pryzmat ilości. Tego, ile śpimy, bo możemy spać wystarczająco 8 godzin na przykład, ale ta jakość snu nie będzie za najlepsza, nie? Dlatego tutaj nie jestem też w obozie, nie jestem w takim obozie, żeby patrzeć tylko na jakość tego snu, bo ilość też jest wiadomo ważna, bo jak ktoś mi powie, że śpi 4,5 godziny dobrze jakościowo, to będzie zregenerowany. Dobra, ok, jest odsetek osób, które nie potrzebują aż tak dużej ilości snu. Ale prawdopodobnie my, w tym jednym procencie ludzi na świecie no, nie jesteśmy, więc tutaj patrzeć przez pryzmat jakości i ilości. I wtedy to da najlepsze połączenie do tego, żebyśmy byli jak najlepiej zregenerowani, a to, co powiedziałem wcześniej, dobra regeneracja przekłada się na lepsze samopoczucie, więcej energii w ciągu dnia, lepsze zapamiętywanie, koncentrację i można by tutaj naprawdę wymieniać. I wymieniać rzeczy, które właśnie, na które właśnie dobra jakość snu i ilość tego snu wpływa na nasze życie. I myślę, że nie ma aspektu życia, na który by w ogóle nie wpływało, bo nieważne jakie zagadnienie weźmiemy, czy to będzie zagadnienie pracy, performansu treningowego, żywienia czy ogólnego życia, na wszystko pośrednio bądź bezpośrednio będzie ta jakość snu wpływała. Więc zdecydowanie ustawiłbym to jako priorytet i jako podstawa tej, Piramidy zdrowego stylu życia. Okej, okay, dobra. To przejdźmy teraz do aktywności. Ja myślę, że tutaj chyba nie będziemy się rozgadywać jakoś mega długo. Mm, I to, co ja mogę od siebie powiedzieć? Po prostu róbcie to, co sprawia Wam najwięcej frajdy. Jeżeli lubicie biegać, biegajcie. Jeżeli lubicie jeździć na rowerze, Jeździcie na rowerze. Jeżeli lubicie trenować siłowo, trenujcie siłowo. Jeżeli wolicie tylko spacerować, to spacerujcie. Ale co jest najważniejsze? Żeby robić to regularnie. A nie, że wy sobie wymyślicie, że od jutra będziecie robić 12 tysięcy kroków, będziecie robić trzy treningi siłowe w tygodniu, do tego trzy jednostki cardio. Ok, wy wytrzymacie może tydzień? Będziecie po tygodniu zmęczeni? I potem wszystko zakończycie. Tak nie robimy. Wprowadzajmy małe zmiany. Jeżeli ty dzisiaj siedzisz na kanapie i dziennie robisz 2000 kroków, to ty od jutra nie zaczniesz robić codziennie 10 tysięcy kroków. No nie ma takiej opcji, bo ty się do tego zniechęcisz, bo to będzie dla ciebie za dużo. Zacznij od 5-6, zobaczysz, czy jesteś w stanie to utrzymać przez 2-3 tygodnie, dopiero później wprowadź kolejne tysiące. Czyli rób już 8, 9 tysięcy, nie? Tylko znowu. Wprowadzajmy to powoli i sprawdzajmy, czy będziemy faktycznie w stanie to utrzymać. Bo ja wiem, że są rzeczy życiowe, które wpływają na to, że albo nie mamy czasu, albo po prostu też nie mamy czysto zasobów na to, żeby, nie wiem, pójść na trening. I tutaj to, co wspominałeś o widełkach. To jest naprawdę zajebista sprawa. Teraz na przykładzie treningu to powiem. Załóżmy, że wiesz, nie chcemy, nie wiem, osiągać nie wiadomo jakiej sylwetki, bo do tego wiadomo, też trzeba trochę samodyscypliny, trochę samozaparcia, żeby faktycznie trenować ciężko, nie? Ale chodzi mi ogólnie o poprawę takiego zdrowia, funkcjonowania, ogólnie życia. Czyli zakładając sobie, że chcemy zrobić 3 do 5 jednostek treningowych, siłowych w ciągu tygodnia. To trzy jednostki. Będą planem minimum, cztery jednostki będą planem optimum, a pięć jednostek będzie planem maksimum. Jeżeli my zrobimy trzy jednostki, super zajebiście, mamy plan minimum, czyli to, co chcemy. Jeżeli zrobimy cztery jednostki, to mamy plan optimum, czyli taki naprawdę bardzo fajnie, bo zrobiliśmy więcej niż trzy. Ale jeżeli zrobimy 5, no to wiesz, super wow, bo udało nam się dojść do tego, powiedzmy, najwyższego levelu. Ale tutaj znowu, jedna jednostka treningowa, jest lepsza niż zero. No właśnie, chciałem właśnie to powiedzieć, że jakikolwiek ruch jest lepszy niż brak ruchu i metoda małych kroków, w tym przypadku, jak w wielu kwestiach życia, się też sprawdzi, bo nikt normalny nie rzuca się na, na głęboką wodę, robiąc 5-7 treningów w tygodniu, jak zawodowcy. No bo po prostu jest to proszenie się o jakąkolwiek kontuzję i przeciążenia. Nawet z tym głupim spacerem, no to nie musisz od razu robić. Nie wiem, 10 km spaceru, żeby te kroki dobić. Wystarczy, że na początek w ogóle wyjdziesz na 15 minut z domu, zrobisz 2-3 rundki dookoła bloku, wrócisz do domu i tyle. Jeśli to jest Twój początek, no to już nawet takie coś będzie miało wpływ, a już nawet 3000 kroków są tą barierą, od której będziemy pozyskiwać kolejne zyski co każdy 1000 kroków. I Niekoniecznie musisz dobić te 10 tysięcy. Wystarczy, że dobijesz 8, 9, albo że innego dnia zrobisz sobie 11. Więc no, po prostu metoda małych kroków i jakby po schodkach małych dołączanie kolejnych aktywności. Nawet jeśli to będzie trening, to wrzuć sobie ok, dwa treningi siłowe. Chcesz coś do myśli, dołączyć kardio? Spoko, wrzuć rowerek, zobacz, jak się czujesz. Czujesz się spoko? Spoko, dodajemy 20 minut rowerka. Nie, nie ważne czy po treningu, możesz zrobić dzień niepotreningowy. treningowy. Tak samo kwestia biegania. Ile mamy osób, że nagle stwierdzają z nowym rokiem, że zaczną biegać, kupują buty do biegania, cały sprzęt, wydają na to tysiące złotych i po tygodniu zapał gaśnie, bo pierwszy bieg to było 10 km na tętnie w strefie piątej, blisko zawału i zniechęcają się do tego po całości. aż zamiast sobie zacząć od, powiedzmy, kilometra biegu, albo nawet delikatnego truchtu w tempie tych, nie wiem, 7-8 minut na kilometr. No to już zauważysz te pojedyncze postępy z czasem, jeśli to będziesz po prostu powtarzał, a nie rzucał się jak szaleniec na nieosiągalne dla ciebie w tym momencie wyniki. Mm -hmm. No i właśnie to jest myślę jedna z najczęstszych jeden z najczęstszych błędów chyba osób, które zaczynają z jakąkolwiek aktywnością fizyczną, czyli oni też wiesz, porównują się do osób z, nie wiem które promują właśnie to zdrowie, promują aktywność fizyczną, i oni mówią, że a zrób sobie 5 km biegu, nie? I tak sobie biegaj 2-3 razy w tygodniu. No dobra, tylko ta osoba wstaje z kanapy, ta osoba ma otyłość i ta osoba po jednym kilometrze będzie, tak jak mówiłeś, miała dosłownie zawał, i to nie jest kompletnie dla niej. Dopasujmy taką aktywność, żeby przede wszystkim to było dla nas osiągalne. Dla nas było mierzalne, no ale też sprawiało nam fan, bo jeżeli my nie lubimy biegać. Chociaż <grywania> ja też biegać nie lubiłem, a, a polubiłem, ale to już jest myślę inna kwestia i myślę, że tutaj mm, trochę takie kwestie y, psychologiczne bardziej y, wchodzą, wchodzą w grę. Że jednak jak sobie coś postanowię, to będę do tego dążył za wszelką cenę. Ale co do zasady, to jest tak, że jeżeli czegoś nie lubimy, to nie zmuszajmy się i wybierzmy sobie to na co akurat mamy mm, ochotę, nie? Czyli na przykład mamy tydzień, gdzie mamy fazę na rower, ale w następnym tygodniu już mamy fazę na trening siłowy, nie? Dlatego jeżeli my nie mamy stricte jakiegoś celu, chcemy po prostu się poruszać, to też zmieniajmy tą aktywność, nie? Nie popadajmy w takie skrajności, że o, że trenujemy siłowo, to nie będziemy biegać, bo nam mięśnie spadną. No nie, no umówmy się. Mm, więc to, co powiedziałeś ty, Każda aktywność jest lepsza od jej braku, dlatego ruszajmy się, róbmy kroki. Fajnie jest dodać do tego trening siłowy, bo to naprawdę wzmacnia nie tylko mięśnie, wzmacnia też kości i stawy, co w przyszłości przełoży się na to, że na starość nie będziemy mieć aż tak mało tych mięśni, czy nie będziemy mieli problemu z ostałporodą. Tak, myślę, że temat aktywności byśmy mieli zamknięty, chyba że Ty jeszcze byś chciał coś dodać. Ja bym jeszcze powiedział, że po prostu szukać fanów w tym wszystkim i to, że ty trenujesz siłowo, powiedzmy tylko trójbojowo, nie znaczy, że nie możesz sobie wrzucić kilku ćwiczeń z ketlami albo kilku ćwiczeń z kalisteniki. I w drugą stronę, to, że ty biegasz na co dzień, nie znaczy, że nie możesz sobie skoczyć na rower, czy na rolki, czy na jakąkolwiek inną aktywność. Po prostu liczy się ta różnorodność. Wiadomo, nie każdy lubi wszystko, ale warto znaleźć sobie, proszę, swoją aktywność, którą lubisz. I ją praktykować codziennie, albo lub nie codziennie, zależy jaka to aktywność, po prostu regularnie i nie szaleć, spokojnie, wszystko powoli i efekty będą, po prostu jestem w stanie to zagwarantować. Tak jest. Dobra, to temat snu, temat aktywności mamy już zamknięty. Na koniec sobie myślę, to jeszcze wszystko tak ładnie zepniemy do kupy, żeby wyjąć te najważniejsze i te podstawowe zasady, takie funkcje które przełożą się na to że będziemy po prostu fit, ale też no, nie zwariujemy kolejna sprawa czyli odżywianie ja myślę, że tutaj w momencie kiedy mówimy o odżywianiu to mi się tylko taka zapala lampka żeby znowu ją dopasować do siebie czyli kwestia indywidualizacji i znaleźć w tym wszystkim balans czyli zasada 80-20 bo w momencie, kiedy my wejdziemy na jakąś dietę, która ma jakieś restrykcje, która pomija produkty, na przykład to keto, nie? Kiedy wejdziemy na keto, a my lubimy zjeść sobie chleb, lubimy makarony, ryże, to umówmy się, my tego nie utrzymamy przez 2-3 tygodnie nawet. Umówmy się. Bo będziemy mieli ochotę, żeby zjeść sobie świeżą bułeczkę, chrupiącą do tego nałożyć sobie tam no nie wiem, jakieś owocki czy zjeść jakąś wiesz potężną sałatkę no nie, nie będziemy w stanie tego utrzymać nie a jeśli chodzi o sprawę balansu to tutaj znowu nie popadajmy w żadne skrajności i zasada 100% albo nic nigdy nie działa nawet w przypadku moim, gdzie u mnie radykalne zmiany naprawdę działają najlepiej, czyli jak ja sobie coś postanowię, że wchodzę to na 100%, to ja się będę tego trzymał, nie? ale ja wiem, że ja zawsze byłem inny niż wszyscy i ja tutaj to co, to, co mówiłem na początku: róbcie to, co mówię, a nie to, co robię. Czyli naprawdę bazujcie się na tej zasadzie 80-20, czy nawet 90 do, do 10 i wprowadzajmy sobie, czy to jakieś produkty, czy nawet posiłki, które są mniej zdrowe, chociaż zdrowe to też znowu pojęcie względne, które trochę dadzą nam odpocząć tak psychicznie od, od tej diety i od tych posiłków, chociaż teraz jak sobie to powiedziałem, nie? to z drugiej strony, w momencie, jeżeli taka osoba potrzebuje odpocząć od, od diety, zjeść coś nie wiem, zakazanego, no to ta dieta też prawdopodobnie nie jest dla tej osoby, nie? Tak, no nie wiem, trochę zagłębiam się tutaj w wątki, które nie, nie chciałem poruszyć, ale tak teraz mi się znowu lampka zapaliła, nie? Że w momencie, kiedy my chcemy sobie odpocząć od, od czegoś, chcemy, nie wiem, w cudzysłowie zgrzeszyć, zjeść coś poza ten schemat, który mamy, to znowu widzisz to... Nie jest coś, co jest skierowane pod nas, czyli ta kwestia indywidualizacji jednak nie jest do końca przestrzegana. Nie, nie wiem, co ty, co ty o tym sądzisz, ale tak znowu mi się tutaj taka mała lampka zapaliła. No, poruszyłeś masę tematów, na które chętnie bym się rozwinął, i zaczynając powiedzmy od diet, no to ja jestem ogromnym niefanem każdej diety, bo 99% diet polega na usunięciu pewnej części produktów z diety. A nie chodzi nam o to, by je usuwać. Powiedzmy, jeśli ktoś na co dzień je bardzo przetworzono, ok, niech to zostanie, ale ogranicz to, a zamiast usuwać, dołącz rzeczy, które mogą yy, na tę dietę wpłynąć pozytywnie. Tutaj, powiedzmy, te warzywa, owoce, jakieś lepsze źródła białka, mniej przetworzone produkty, a tamtych, broń Boże, nie rezygnować, bo jeśli tak jesz na co dzień, a z bomby to utniesz, no to to jest skazane na porażkę. Ponownie bym poruszył temat samych cheat day, bo to jest też jednak z kwestii, która mnie strasznie denerwuje, bo z samego tłumaczenia cheat day znaczy dzień oszustwa, tak? Okej, okay, no to skoro ja jestem codziennie na diecie i muszę robić takie coś, że w jeden dzień oszukuję sam siebie i jem cały dzień przetworzone rzeczy, słodycze, czy obiadam się jak nie wiadomo co, no to jest ponownie totalna głupota. Zamiast rozłożyć to sobie w czasie, według zasady 80-20, wrzucić sobie nie wiem, czy codziennie. Ale według kalorii, no to nie wiem, tego batonika powiedzmy raz na dwa dni, albo paczkę chipsów raz na tydzień czy dwa, no to nic się nie stanie, tym bardziej się wybierzemy, powiedzmy, chipsy te z, yy, z pieca niż te zwykłe, ale nawet jedno z te zwykłe, przecież to nie jest no, procent kalorii w skali całego tygodnia i nie ma sensu tego usuwać, no bo no, przyniesie to więcej złego niż dobrego, no nie. No, zdecydowanie, no bo tutaj znowu kwestia psychiki wchodzi, nie? że my jednak odżywialiśmy się tak na co dzień i brakuje nam tego znowu, nie? I to, co powiedziałeś, fajnie jest właśnie wdrażać sobie takie um, produkty, jeśli oczywiście tego potrzebujemy, bo znowu nie każdy będzie tego potrzebował, bo ja na przykład mówię. Um, kiedy sobie z dnia na dzień, wiesz, tak ograniczyłem totalnie, ale to mówię było 4-5 lat temu, kiedy ja sobie totalnie, wiesz, wszystkie takie, w cudzysłowie, zakazane produkty ograniczyłem, czyli nie jadłem chipsów, tak jakby do dzisiaj nie jem, chyba że wiesz, sobie skubnę jednego, dwa, bo wiadomo też nie popadajmy znowu w takie skrajności, że już nigdy tego do końca życia nie ruszymy, nie? Bez przesady. Ale ograniczyłem to strasznie. I tak wiesz, zdałem sobie sprawę, że ja tego nie potrzebuję, no? Tylko, no znowu, ja jestem takim przypadkiem, że faktycznie jak coś sobie gdzieś postanowię i zamierzam się tego trzymać, to ja w tym wytrwam i ja nie mam z tym żadnych problemów. Ale ja wiem, że ludzie będą mieć z tym problemu, nie. Czyli oni będą mieć ochotę i w końcu jak oni się rzucą, powiedzmy, na tego batonika, to oni nie skończą na jednym batoniku, tylko skończy się na dziesięciu, a dodatkowo jeszcze zagryżą, zagryzą to czekoladą. No, dokładnie, i o to chodzi, żeby wrzucać to sobie, jeśli masz ochotę, rekreacyjnie, powiedzmy co jakiś czas, a nie ograniczać całkowicie, no bo to przyniesie odwrotny efekt i sumując kalorie z tego dnia obżarstwa, nawet nie same kaloria, totalnie będziemy wyłączeni z życia na kilka dni, bo wyobraź sobie po zjedzeniu 5000 kalorii samych przetworzonych rzeczy, no, czujemy się jak nie powiem co, przez następne kilka dni wpływa to na każdy aspekt życia, więc dlaczego nie włączać tego sobie do diety regularnie w jakiś tam sposób, nie wiem, podczas do kawy rana cia kawałek ciastka i tyle, nie? A nie ograniczać całkowicie, zmieniać całkowicie model żywienia o 180 stopni w przypadku tego, co było na co dzień, no bo no, to nie ma szansy wyjść, wiadomo, są osoby, u których to wyjdzie, ale to jest mały procent i dla większości to skończy się Źle, a czasem nawet może się skończyć tragicznie. Mhm. To, co powiedziałeś, że jak my się czujemy jak gówno po zjedzeniu gówna, ja to tak lubię porównywać, jedząc gówno czujesz się jak gówno. No, mm, tylko, no tylko właśnie, osoby, które na co dzień, jakby wiesz, one nie są na co dzień w tej naszej branży, co nie? I na co dzień nie odżywiają się tak jak my, czyli bazujemy na tych produktach, które są nisko przetworzone? miemy owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste, kasze, makarony, do tego jakieś zdrowe tłuszcze, te osoby, które jedzą syf, one nie wiedzą, jak można, no powiem to wprost, zajebiście się czuć, jedząc te produkty, które są o wiele bardziej odżywcze. Bo oni przez cały ten czas, jedząc syf, oni już sobie, wiesz, wyrobili pewne takie schematy, oni wiedzą, że, oni, może tak, nie wiedzą właśnie to, co powiedziałem, że nie można czuć się lepiej. Po prostu. Oni już żyją. To jest tak jak na przykładzie osoby, która jest ciągle niewyspana. Ona po pewnym czasie przyzwyczai się do tego stanu i ona będzie myśleć, że jest fajnie, że ona wstała po 6 godzinach, że jest wyspana. Tylko ona znowu nie wie, jak to jest się czuć, śpiąc na przykład 9 godzin dziennie, bo ona nigdy do tego stanu nie dojdzie. I tak samo jest tutaj z odżywianiem. Jeżeli my cały czas odżywiamy się syfem, jemy tłuszcze trans. Jemy węglowodany połączone z tłuszczami, różne czekolady, łączki, chipsy, czy jeszcze inne, jakieś totalnie, wiesz, napoje gazowane, słodzone, cukrem. Kiedy my, my po takim posiłku, wiesz, chce nam się spać i tak dalej, jesteśmy senni, to do, do, dla takiej osoby to jest normalne. Ale dla nas, dla nas to by byśmy, no wiesz, nie mogli totalnie funkcjonować, nie? wiesz, bo. W momencie, kiedy my znowu odżywiamy się wartościowo, jemy owoce i warzywa, bazujemy na produktach nisko przetworzonych, to my czujemy się zajebiście. Ale właśnie, te osoby nie wiedzą, że można się tak czuć. No, dokładnie tak. I powiedzmy masz ten jeden dzień, gdzie sobie podjesz więcej, czujesz się na kolejny dzień tragicznie, no to wyobraź sobie, co czuje taka osoba, która je takie coś codziennie, i co jej organizm się do takiego stopnia zaadaptował, że działa na tak niskich obrotach i tak ogranicza dane funkcje, nie tyle co życiowe, co powiedzmy, zwiększone zmęczenie, mniejszy ten wydatek. Nit kaloryczny, spontaniczną aktywność, wszystko jest ucięte po to, żeby funkcjonować na niskich obrotach, bo te paliwo dostarczane jest tragicznej jakości. I no, no właśnie. Okej, okay. dobra, to teraz może jeszcze, jak jesteśmy przy kwestii odżywiania poruszmy kwestie zdrowych nawyków żywieniowych, które można wprowadzić. I myślę, że też tutaj wymienimy się po, kolejmi, po kolei rzeczami, które, które można wprowadzić. Ja zacznę od wody. Zacznę od wody i, i napojów, czyli przede wszystkim podstawa to jest woda pić 2-3 litry dziennie. To jest takie minimum, optimum. Oczywiście to w zależności od naszej masy ciała, od aktywności, którą wykonujemy od spory roku, bo w lato więcej się pocimy, to tych płynów też trzeba więcej przyjmować oczywiście. Ale co do zasady, 2-3 litry to jest takie totalne minimum. I dlaczego mówię o wodzie? Bo pijąc napoje słodzone cukrem, umówmy się, nie tylko dostarczamy pustych kalorii, no, ale to też wpływa na to, że mamy zaburzoną gospodarkę takiego, wiesz, łaknienia w momencie, nie? Tym, jak pijemy te napoje słodzone cukrem, bo to jest słodkie, to nam się jeszcze bardziej po tym pić, a tym bardziej jeść. I kiedy my mamy, wiesz, poczucie słodkości, to znowu chcemy coś zjeść słodkiego. No i wtedy dochodzą do tego jakieś różne batoniki, jakieś czekolady i tak dalej. Jeżeli już chcemy. To zamieńmy to na napoje typu zero. Przede wszystkim nie dostarczamy pustych kalorii. Ja myślę, że to jest w sumie taka główna rzecz, nie? Bo taki jeszcze mały off-top i taką radę dla osób, które powiedzmy chcą zacząć się odchudzać i chcą zredukować tkankę tłuszczową. Taki jeden tip. Bez, bez męczenia się totalnie podczas odchudzania. To jest wyrzucenie wszystkie nap wszystkich napoi słodzonych cukrem. I ja jestem przekonany, że 9 na 10 osób słudnie. Po prostu. Bo u nas to jest tak zakorzenione, że napoje słodzone są, wiesz, one tam żadnych kalorii nie mają, nie? Wypijesz sobie szklankę soku, o szklankę soku dla zdrowia. No tylko w takiej szklance soku jest 100, 150 kalorii. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Po prostu Mhm. I jeszcze z, to, z tymi napojami słodzeniowymi ja bym dodał, że wystarczy sobie policzyć, powiedzmy, jeśli na jeden dzień odpalamy sobie kolkę dwulitrową i pijemy ją przez cały dzień, no to dostarczamy te kilkaset, nie pamiętam dokładnie ile to, ale to będzie chyba 600-800 kalorii, zależy tam od napoju, jeśli to będzie kola. Yy, I policzmy sobie, ile to jest procent naszego zapotrzebowania kalorii w ciągu dnia. Jeśli my z automatu odetniemy to, a nawet odetniemy połowę tego, no to. Jeśli na co dzień trzymaliśmy masę ciała, jesteśmy w stanie z automatu wejść w deficyt bez żadnych manipulacji resztą parametrów, które wpływają na, na chudnięcie. Jest to automatyczny deficyt. Jeśli pijesz tą kole dwulitrową w ciągu jednego dnia, ok, rozłóż sobie to na dwa dni. Prosta zmiana, a serio może przynieść fajny efekt. Yy, praktycznie za darmo. Mhm. To zdecydowanie. Dobra Mati, teraz jakiś punkt od Ciebie. Co można wprowadzić? Jaki nawyk można dodać, żeby to odżywianie było trochę bardziej zdrowsze? No to ja w tym przypadku. Dodam punkt od siebie odnośnie owoców i warzyw. I jak o tyle z owocami, i waży... o, z owocami nie ma takiego problemu, bo z reguły są właśnie słodkie, fajne, w sobie dorzucamy jabłuszko do posiłku nabijamy z bomby 250 g owoców, o tyle z warzywami. Ja osobiście mam taki problem, że 99% warzyw nie jestem w stanie w ogóle włożyć do ust. No i w tym przypadku myślę, że jest sporo osób, które mogą mieć podobnie i ja bym podzielił się kilkoma radami od siebie, co zrobić w takiej sytuacji. A więc przede wszystkim znalazłbym powiedzmy kilka produktów, które jak najmniej nam nie smakują, a wręcz może nawet smakują, dość neutralne. W moim przypadku jest na przykład ogórek, marchewka, może buraki. Okej, okay, mamy trzy produkty, no to dlaczego by codziennie ich sobie nie wrzucać? To co, co to jest za problem pokroić sobie ogórkę, dorzucić do obiadu? Co to jest za problem kupić sobie nawet w Biedronce są takie fajne gotowe surówki? z buraczków, czy tam z marchewki i też ona ma tam 200-250 gramów, wrzucamy sobie i katujemy po prostu te. Druga sprawa, włączanie produktów yy, na przykład miksowanych, zupy krem, to jest w ogóle super opcja, bo nie dość, że tej samej struktury warzywa nie czuć, co często może ludzi odrzucać, to yy, przez to, że jest to jakby w takiej fajnej formie, możemy to sobie fajnie przyprawić i serio Miska zupy może mieć te 400 gramów, i będzie to praktycznie z samych warzyw. Ponownie bym dodał na przykład yy, dorzucanie takich zakamuflowanych rzeczy. Czyli jeśli w sosach są jakieś warzywa, no to często yy, możemy za darmo je dorzucić, a nie czujemy jakby ich smaku, bo przyćmiewa to przez inne, yy, inne składniki tego sosu. Powiedzmy, jeśli to jest na przykład sos jakiś tam pomidorowy, czy sos do spaghetti. Mhm. Ok, to ja od siebie mogę dodać, żeby jeść więcej białka, bo myślę, że ludzie mają z tym problem. Tak wiesz, głównie jak popatrzysz na przykład na, na polskie na przykład śniadanie czy, czy kolację, bo na obiad jeszcze gdzieś tam, nie wiem, kurczak, czy jakaś rybka czasem wleci. Ale jeśli chodzi o śniadanie czy kolację, no dobra, plasterek szynki wleci, ale tak naprawdę tam wiesz, białka w tej kolacji nie ma. Tam może znajdziesz mach z 10 gramów, a białko. To jest sytość. Białko to są mięśnie, dlatego warto jest przynajmniej w tym posiłku, tak minimalnie naprawdę, te 20 gramów białka, a lepiej jakby było tam 25-30 gramów białka, dostarczyć. I można to zrobić naprawdę na bardzo dużo sposobów. Mamy przecież przetwory mleczne, serki wiejskie, twarogi, do tego jajka, ryby, mięso. Nawet jeżeli ktoś jest wege weganinem, wegetarianinem, to jest tofu, jest naprawdę tyle zamienników, czy to strączki, które można wprowadzić na przykład na obiad czy na kolację. Więc są odżywki białkowe, które też mogą pomóc. Taka suplementacja oczywiście też tutaj trzeba brać na to wszystko uwagę, żeby nie było zanieczyszczone. <laughs> 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 Wiem jak jest. Tam tak, w i zawsze można znaleźć trochę. <noise> Wiem, wiemy, jak jest. Także na to też trzeba, trzeba uważać. Ale, no, takie wiadomo, suplementy też mogą nam w tym wszystkim pomóc. Także ode mnie punkt, żeby zwrócić uwagę na to białko i żeby przynajmniej. Te 1,6-1,8 g na kilogram masy ciała dostarczyć, czyli dla osoby, która waży te czekaj, 100 kg, bo będzie łatwo obliczyć, te 160-180 g białka dziennie trzeba, trzeba przyjąć. Rzeczywiście, jeżeli osoba jest bardziej otyła, no to oczywiście y, można troszeczkę mniej, bo osoba nie będzie tam, powiedzmy, która ma 130 kg, nie będzie jadła powiedzmy tych 200 gramów białka, bo to już by była trochę tam y, lekka przesada, co nie, y, ale białko jako punkt taki ode mnie, bo białko tak jak mówiłem to sytość, białko to mięśnie. Tak i ja jeszcze dodam odnośnie śniadań, które wspomniałeś, że często nie mają białka, to myślę, że najłatwiejszym sposobem będą po prostu, będzie po prostu użycie jajek. W tym przypadku nie wiem, możemy sobie skroić omleta szybko, możemy sobie zrobić jajecznicę, jajka sadzone, cokolwiek, żeby po prostu te białko dostarczyć w taki sposób, bo na nie będziemy kładli opakowania szynki. Które ma 100 gramów, a przy okazji dostarczy nam 3 gramy, powiedzmy, soli i nie wiadomo ile kalorii, jeśli to będzie szynka niechuda. I również bym powiedział tutaj taki, często przyjęła się w social mediach, taki memik, że wiesz, jesteś na redukcji, Twoja mama robi obiad, który ma 100 fatu, a 1 gram białka. No i to jest rzeczywiście tak się dzieje, bo ja sam nieraz miałem, że zwracałem uwagę na to, że jednak ten posiłek jest no, nieodżywczy w to białko. I zacząłem. Tak samo swoją rodzinę bardziej edukować od tej strony. I yy, no teraz często widzę, że po prostu jest jakiś rodzaj mięsa na ten obiad w większym stopniu yy, zbilansowany pod kątem właśnie tego białka, nie? Że nie jest nalane takie staropolskie tradycje, żeby nawalić tego tłuszczu, żeby jak najwięcej smaku było. No bo nie jest to zawsze optymalne i może przynieść więcej złego niż dobrego. No, tutaj też trzeba zauważyć, że jednak tłuszcz dostarcza nam najwięcej energii, nie? także pod względem właśnie na przykład, redukcji czy utrzymania masy, masy ciała, to jest trochę takie samobójstwo, ale wiadomo, też nie można powiedzieć, że mamy ograniczać te tłuszcze, co to, to nie, bo tłuszcze to hormony, które też są mega, mega istotne. Tak jest, no, ograniczyć, a nie usuwać. Bodajże, widełki to jest około 0,814 na kilogram masy ciała. Nie wiem, jak to się różni w zależności od płci, ale no nie przesadzać z tym, nie rzucać się na diety low fat po, kilkadziesiąt, po kilka powiedzmy, nie wiem, te 20-30 gramów tłuszczu, bo po pierwsze, nie jesteś zawodnikiem sportów sylwetkowych, żeby takie coś robić, a po, długie, po drugie, myślę, że gospodarka hormonalna ma większe znaczenie niż to, czy ty e, dotniesz szybciej czy trochę wolniej. Tak jest. Do gramatyki. Co jeszcze można dodać odnośnie odżywiania? Czy ty masz jeszcze jakiś punkt? Odnośnie odżywiania, ja bym dodał punkt: bądź nudny. Nie musisz jeść różnorodnie. Nie musisz jeść codziennie czegoś innego. Znajdź sobie, oczywiście mówię na moim przypadku, znajdź sobie kilka posiłków, które ci sprawiają frajdę, są spoko, wspierają przede wszystkim twój cel. I katuj sobie, to nie musi być kilka, to może być kilka posiłków, nie musisz codziennie wymyślać czegoś nowego, bo to wiadomo, jeśli lubisz, spoko, twój wybór. Ja wolę postawić na sprawdzone posiłki, które wiem, że jestem w stanie, w stanie sobie zrobić w kilka minut, mieć taki swój własny w głowie foodbook, czy tam fitatu stworzony i śledzić te swoje posiłki, wrzucać po kolei mm. I po prostu trzymać jakby stałość tych posiłków. Że ok, tutaj wrzucam jakieś źródło węglowodanów. Mam trzy pole do wypełnienia: źródło węglowodanów, białka i tłuszczu. No i w tym przypadku wrzucam sobie źródło węglowodanów. Stawiam, nie wiem, na kaszę, na ryż, na makaron. Wybieram sobie białko, czy wybiorę kurczaka, czy indyka, czy powiedzmy wołowinę. No i tak samo tłuszcze. Czy ja zjem sobie garść orzechów po tym wszystkim, czy poleję to sobie oliwą z oliwek. Yy, to nie ma takiego aż znaczenia. Bliży się po prostu ta skala. I, mm, I ten balans wszystkich makroskładników. Mhm. Mm Okej. Okay. To ja myślę, że tak jeszcze na, na sam koniec, bo jeszcze mamy zdrowie psychiczne do omówienia, mm, ale na sam koniec jeszcze odżywiania to, to o czym ty wspomniałeś czyli sól. Ja myślę, że polska kuchnia właśnie charakteryzuje się tym, że tej soli jest mega dużo, bo dodajemy sól dosłownie do wszystkiego bo sól właśnie daje trochę tego smaka. Ale, trzeba właśnie uważać, że w takiej szynce znajdziemy mega dużo soli. W innych produktach typu, nie wiem, jeżeli lubimy jeść wafle ryżowe, bo ja jestem megafonem, ogólnie, żeby sobie coś tak wiesz, przegryźć na szybko, no, wafle ryżowe też dostarczają sporej ilości soli. Nawet w takim serku wiejskim, który, mówmy się, jako, my, jako i pewnie często gdzieś u nas to wpada, w takim serku wiejskim znajdziemy też półtorej grama soli. A rekomendowane dzienne spożycie, wynosi do 5 gram a umówmy się sól jest dosłownie w każdym produkcie, który kupimy jest w chlebie hej może nie ma go tam aż tak dużo, ale jednak jest jakby to wszystko sumować, to myślę, że na luzie z produktów, nawet do których byśmy nie dodali soli, my jako wiesz żeby sobie gdzieś posypać, czy to do jajeczniczy, jajecznicy czy do ziemniaków to myślę, że te 5 gramów na spokojnie przekroczymy, tak jakby sobie tak sumować. To myślę, że bez problemu przekroczymy te 5 gram, dlatego zwracajmy na to uwagę. Czytajmy składy, bo dużo ludzi nadal nie ma świadomości, gdzie się znajduje białko, węglowodany itd. I też zwracać uwagę na, to, na, na tą sól. A jeżeli teraz mi się zapaliła znowu taka lampka, jak chodzi o skład produktu, to żeby jeszcze wprowadzić błonnik, bo tego błonnika też u nas w diecie nie ma. Ludzie nie jedzą owoców i warzyw, czyli punkt, o którym ty powiedziałeś. A owoce i warzywa to jest właśnie błonnik, dlatego tutaj produkty zbożowe, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, które tego błonnika dostarczają, a błonnik właśnie też przyczynia się do tego, że jesteśmy syci. No i też yy, dba o naszą mikroflor, mikroflorę jelitową. No dokładnie, i jeszcze odnośnie soli, ja tu. Dodam, że jeśli jesteśmy osobami aktywnymi, to te widełki delikatnie szybują u nas w górę, nie jest to dokładnie 5 gramów, jest to bodajże 6 czy 7, w zależności od tego, ile aktywności wykonujemy, bo jednak dużo tej soli wypłacamy, ale mimo wszystko należy na to uważać, tym bardziej, że ta sól jest ukryta w produktach, tak jak wspomniałeś, w których się często nie spodziewamy jej. Często jest tak, że myślimy, ok, no sól, no to może być w jakichś słonych przekąskach, wiadomo, ale na przykład sól jest też w energetykach, sól jest też w płatkach y, śniadaniowych, które są z reguły słodkie, sól jest w głupiej kajzerce, sól jest praktycznie wszędzie i jeśli nie będziemy zwracali uwagi na to, co jemy, nie będziemy patrzyli na przykład składu, bo to jest naprawdę sekunda roboty, żeby zarysować tę tabelkę, okej, okay, tutaj jest mało soli, tu jest więcej, a jeśli sobie to wszystko podliczymy, ile tej soli jemy w skali tygodniowej, no to serio możemy się złapać za głowę, tym bardziej jeśli sięgamy po produkty, które są w nią bogate, a o tym nie wiemy, tak jak mówię, na przykład energetyki, jeśli ktoś codziennie wrzuca energetyka, no to dostarcza 7 gramów soli, od tak, bez żadnego, nie z, praktycznie nie z jedzenia, tylko właśnie z napoju, no nie? Mhm. Dobra, My tak dzisiaj tutaj trochę na szybko, ale to co powiedziałem na początku. My chcemy skupić się na totalnych podstawach, nie wchodzimy w szczegóły, bo chcemy, że jeśli ktoś przesłucha tego odcinka, to wyniesie z tego najważniejsze rzeczy, wprowadzi to do swoich nawyków, do swoich rutyn i naprawdę uwierzcie mi, że to jest 90% tego, co można zrobić dla, dla swojego zdrowia. Mm. Kolejna rzecz, kolejny punkt, kolejny filar, czyli zdrowie psychiczne. Myślę, że tutaj nie będziemy się jakoś dużo rozgadywać, bo tyle, ile jest materiałów odnośnie tego, żeby się nie stresować, to jest mega dużo. Co ja nie jestem jakoś też mega fanem, bo powiedz komuś, żeby się nie stresował, a ma, Ja nie również nie jestem fanem. A mam na przykład, nie wiem, dwójkę dzieci, ma dom na utrzymaniu, kredyt do spłacenia, szef na niego krzyczy w pracy, jak tu weź się człowieku nie stresuj, nie? Ale no. Można to ograniczyć na pewno. Można to ograniczyć na przykład, żeby właśnie zadbać o tam taką trochę higienę, czyli nie przeglądać co chwilę telefonu, gdzie znowu są bodźce, to znowu nas może stresować. Nie przeglądać wiadomości, w ogóle tak dieta trochę niskoinformacyjna, czyli dostosować te informacje, które są nam potrzebne, które są ważne bo umówmy się i też często to powtarzam. Jeżeli coś jest mega istotne, coś jest mega ważne, jak na przykład wojna na Ukrainie, to do nas prędzej czy później to dotrze. Ale jeżeli, nie wiem, na A1 zdarzył się jakiś wypadek, dobra, okej, okay, spoko, zdarzył się, szkoda mi tych ludzi, nie? Okej, okay, ale znowu niektórzy mogą to sobie, wiesz, tak wziąć trochę do serca, o, że może moja rodzina mogłaby tam być, nie? Albo mógłbym być tam ja. I znowu zaczynają się, też takie myśli w głowie. I ograniczenie tego wszystkiego do totalnego minimum naprawdę może nie jakoś diametralnie płynąć na poziom naszego stresu w ciągu dnia, ale już go trochę zredukować. Dokładnie. I w tym przypadku też jest kilka kwestii, które chciałbym poruszyć. Przede wszystkim bym wziął, e, zwrócił uwagę na samo socjal, same social media i jakby dozowanie dopaminą, jej e, dawkowanie, ponieważ to, że my Dorzucamy tą sobie dopaminę takimi błahymi rzeczami jak przeglądanie w social mediów, może wpływać na to, że tragicznie się czujemy, gdy robimy rzeczy podstawowe, które z reguły powinny nam tą dopaminę dostarczyć. Jeśli jesteśmy przeboścowani, no to ten, jesteśmy bardziej podatni na stres, jesteśmy bardziej, bardziej podatni na jakieś rozkojarzenia, a gubiąc się w tych social mediach i tak jak mówisz, w tym natłoku informacji, yy, sami sobie wpędzamy w taką spiralę stresu i. Yy, i rozkojarzenia. Z drugiej strony, ja bym chętnie polecił tutaj sam temat medytacji i to, co się ostatnio zainteresowałem stoicyzmem. Tutaj to podopałem od Kaspara Budu Siłę, bo on był pierwszą osobą, która o tym wspomniała, jak i o samej medytacji. I w połączeniu z tym serią można osiągnąć fajny efekt. Bo medytacja jest jedną z takich rzeczy, które możemy zrobić od tak, z automatu, w miejscu, gdzie którym jesteś. Nieważne, czy siedzisz sobie na balkonie, czy jesteś w pracy, czy nie wiem, jedziesz autobusem, OK, przez 5 minut obserwujesz swoje myśli, wyciszasz się, zakładasz słuchawki, puszczasz spokojną muzykę. Jest to najszybszy, taki jakby sposób na delikatne ograniczenie tego stresu, a sam stoicyzm to już jest w ogóle inny temat na inną rozmowę, po prostu jeśli ktoś się tym zainteresuje, to ze swojej strony polecam książkę Sztuka Życia Według Stoików, jest to fajna opcja, żeby zacząć z tym sobie i zgłębić się, bo tam też jest masa masakrycznie dużo rzeczy odnośnie samego stresu i patrzenia na świat nie tyle przez różowe okulary, przez pryzmat rzeczy, które, na które mamy wpływ i na które wpływu nie mamy. Więc, jeśli ktoś jest bardziej tym zainteresowany, to jest ta jedna z dziedzin, które bezpośrednio na te zdrowie psychiczne mogą serio wpłynąć. Mm -hmm. To zdecydowanie. Właśnie rzeczy, na które mamy wpływ, na które nie mamy wpływu, to jest naprawdę coś pięknego, nie? Jak sobie też musimy, to musi do nas trafić. To jest trochę tak jak, nie wiem, z dietą, że nagle się obudzimy, że najważniejsze, żeby zredukować tkankę tłuszczową, jest deficyt kaloryczny. Tak samo jak my sobie uświadomimy to, że na zdecydowaną większość rzeczy nie mamy wpływu, zdecydowaną większość, to wiesz, obudzimy się tak nagle i powiemy, no dobra, to czy ja mam się aż tak mocno tym stresować, czy mam się tak mocno tym przejmować. Ja w ogóle polecam teraz tutaj każdemu mała autopromocja, posłuchać sobie odcinka, nie pamiętam którego, ale z Adam Sałatą, tam jest prawie dwie godziny materiału odnośnie zdrowia psychicznego gdzie sobie naprawdę z Adam trochę popłynęliśmy w tej rozmowie i nie wiem, kiedy te dwie godziny zleciały. Tak jak nie wiem teraz, kiedy ta godzina nam zleciała. To prawda, to prawda. <laughs> nie wiem, kiedy nam ta godzina zleciała. Ale tak jak mówiłem, na sam koniec chciałbym podsumować sobie to, o czym my dzisiaj powiedzieliśmy, czyli o totalnych podstawach. I zacznijmy sobie tak myślę po, po kolei, żebyś zaczął od... W sumie zacznij od tego, co, co ci tutaj... Wygodnie, czy, czy to będzie odżywianie, czy aktywność, czy, czy sen. Jakbyś miał tak skrócić do dwóch, trzech zdań odnośnie tego jednego filaru. Okej, okay, no to ja bym chętnie wybrał temat treningu, a więc tak, rób cokolwiek, nieważne, czy to będzie bieganie rower, czy trening siłowy, rób cokolwiek, rób to regularnie, powtarzaj, obciążaj to, niekoniecznie ciężarem, wydłuż czas, wydłuż intensywność, zwiększ intensywność, rób cokolwiek i mieszaj różne dyscypliny, nie ograniczaj się do jednej. I czerp z tego po prostu jak najwięcej. Okej, okay, dobra. To ja myślę, że powiem odnośnie tej regeneracji i snu. Czyli przede wszystkim zadbajmy o to, żeby te pory snu, czyli zaśnięcie i stanie było w miarę o tych samych porach. Plus minus pół godziny w jedną, drugą stronę. Pamiętajmy o tych właśnie widełkach. Kolejna sprawa, czyli jakość tego snu. Czyli zadbajmy o higienę. Czyli ograniczmy tę kofeinę, pamiętajmy o zasadzie 3 razy C, czyli ciemno, cicho, ciemno, dobrze? Cie... Ciemno, cicho, cicho, ciemno, cicho, ciemno, cicho tak. ciemno, chłodno. Cicho, ciemno, chłodno, tak, dobra, właśnie powtórzyłem, faktycznie, co, coś <ś analytics> mi tutaj nie pasowało, okej, okay. ale dobrze, dobrze, że czuwasz. Ymm. I co jeszcze? No i światło niebieskie, ograniczmy, nie bodźcujmy się wieczorem, tylko zadbajmy właśnie bardziej o Halo, relaks. halo, Kuba. Halo, halo, jestem. Oj. Halo, jestem, jestem. O, przerwało cię na chwilkę. Okej, okay, dobra. Ja skończyłem, także możesz przejść do, do kolejnego tego. Okej, okay. no to ja wybiorę temat diety. Ja powiem tak. Jedz nieprzetworzenie, jedz kolorowo, nie musisz jeść różnorodnie, wybierz swój model żywienia, nie sugeruj się ślepo gotowymi modułami, czerp z każdego po trochu, stwórz swój model, ten model ma wspierać Twój cel i być długoterminowo do utrzymania. No i okay. tyle. No i super. To mi został temat zdrowia psychicznego i to, co mi jeszcze teraz przyszło odnośnie tego tematu, to jest mindfulness i to jest też, myślę, spoko taka rzecz, żeby skupiać się na rzeczach, które akurat wykonujemy. Bo dobrze wiemy, że multitasking nie istnieje. Istnieje na za to multi switch Kiedyś to usłyszałem, że mamy coś takiego, że mamy ten multi switch, ale multitasking, mówmy się, nie istnieje. Nie jesteśmy w stanie robić kilku rzeczy naraz, chyba że no nie wiem, jest to podcast i jest to nie wiem, prowadzenie autem, ale znowu w pewnej chwili mocniej skupimy się na podcaście, a w pewnej chwili mocniej skupimy się na drodze. Bo jeżeli w sytuacji, gdzie powinniśmy skupić się bardziej na drodze, a skupimy się bardziej na podcaście, to możemy doprowadzić do wypadku. Umówmy się, że do takich sytuacji też może dojść, ale podsumowując temat zdrowia psychicznego, ograniczmy przede wszystkim czas spędzony w internecie, w social mediach i nie bodźcujmy się co chwilę tym telefonem. Ja sam to zauważyłem u siebie, że w chwili, kiedy się nudzę, to po tym telefon sięgam i chcę się tego oduczyć. Chcę bardziej w tym czasie, kiedy się nudzę, zagłębić się w swoich myślach, to co czuję albo to co widzę. Albo sobie jakiś temat po prostu przemyśleć. I to naprawdę polecam zrobić każdemu, czyli mindfulness i ograniczenie korzystania w ogóle z telefonu i w ogóle jakichkolwiek takich mediów, które mogą nas pobudzić, ale też właśnie mogą przynieść jakąś informację, która wpłynie na, nas, na nasz stan emocjonalny. I w sumie jeszcze odnośnie tego zdrowia psychicznego. Ja myślę, że tutaj też sen jest mega istotny. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy niewyspani, jesteśmy rozdrażnieni, jesteśmy wkurzeni, wtedy dużo łatwiej o jakąś kłótnię, o jakieś takie, wiesz, niedopatrzenie niektórych rzeczy. No i znowu ta spirala się tutaj nakręca. Jest trochę tego błędne koło, że my jesteśmy niewyspani, jesteśmy rozdrażnieni, doprowadzi to znowu do jakiejś kłótni. My kończymy wieczór w telefonie. Bo, bo jesteśmy tak wkurzeni po prostu, no i znowu to wpływa na to, że ta jakość tego snu i regeneracja jest po prostu słaba. No dokładnie, takie błędne koło. Wszystko po prostu, każdy z aspektów omówionych się zazębia dzisiaj i każdy ma wpływ na każdy, nieważne czy to sen na dietę, czy dieta na trening, czy trening na regenerację. Wszystko wzajemnie się zazębia, no i po prostu to, w jaki sposób będziemy tym operować. Będzie sprawiało to, że dany aspekt będzie polepszany albo będzie yy, pogorszany. Tak jest. Tutaj myślę świetne podsumowanie od, od Mateusza. Ja chciałbym ci serdecznie podziękować za, za tę rozmowę i mam nadzieję, że słuchacze wyciągną coś z tego, a myślę, że na pewno wyciągną. Bo jeżeli ktoś tutaj trafił do nas pierwszy raz, to myślę, że tutaj tyle, ile, tyle ile informacji tutaj my podaliśmy dosłownie na tacy, to co mówiłem, jak on to wprowadzi. To naprawdę będzie na poziomie dużo lepszym niż na pewno jak jest teraz. Ja również dziękuję za rozmowę i dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. No, i tak jak powiedziałeś, jest to zbitek takich fajnych podstaw, które jeśli ktoś zastosuje, naprawdę wyniesie z tego ogromny, ogromny sukces tak, my mówiliśmy tutaj o podstawach nie zagłębialiśmy się w sprawy które są już dosyć mocno indywidualne i każdy potrzebuje dopasować coś mm, do siebie, oczywiście jeżeli ktoś by miał jakieś pytania to może dopisać do mnie czy do Mateusza, to jeszcze bardziej rozwiniemy ten temat i co, wszystkie linki oczywiście do Matiego też znajdziecie w opisie zapraszamy na Instagram do, do śledzenia i co słyszymy się w następnym odcinku hej, dzięki, cześć